Umiłowani w Chrystusie, co uderza nas jako pierwsze w dniu dzisiejszym, kiedy tylko wchodzimy do kościoła? Powaga liturgii świętej, charakter pokutny, ogołocenie kościoła z wszelkich ozdób, ogołocenie ołtarza z ozdób, kwiatów, z dywanów, jakby mniej radości, czarne szaty kapłana. Nawet sam kapłan od razu przystępuje do spowiedzi powszechnej, jakby już nie chciał odwracać uwagi Pana Boga od tego, że przychodzi tu przede wszystkim po to, aby wyznać swoje grzechy i błagać o miłosierdzie. Miłosierdzie dla siebie, a także dla wszystkich wiernych. Brak nam także dziś w tej mszy śpiewanej wonnego kadzidła za krótką chwilą, kiedy to zostaną tylko i wyłącznie dary ofiarne okadzenia. Brak pocałunków składanych na dłoni kapłana, na przedmiotach podawanych kapłanowi, a także wierni modlą się naklęcząco, kiedy kapłan śpiewa przy ołtarzu modlitwę kolekty rozpoczynającą mszę, a także modlitwę po komunii świętej. Nie ma już dumnej postawy zmartwychwstania. Wszyscy w kościele, tak jak ministranci, klęczymy. O co tutaj chodzi? Dlaczego to wszystko? Słusznie śpiewamy w dzisiejszej prefacji. W Nim, w Chrystusie, zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. Także ci, których zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdują pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twych wiernych, o Panie, odmienia się, ale się nie kończy. I po rozpadnięciu się domu tego ziemskiego pobytu przygotowane jest dla nich w niebie wieczne mieszkanie. Umiłowani w Chrystusie, wczoraj rozpoczęliśmy stawianie sobie przed oczy jednej z prawd naszej wiary, dogmatu obcowania świętych. I tak jak wczoraj błagaliśmy Kościół triumfujący, ten, który już zażywa niczym niezmączonej radości oglądania twarzą w twarz Pana Boga, tak dziś błagamy my, Kościół walczący, za naszymi cierpiącymi braćmi i siostrami, Kościołem cierpiącym w czyśćcu. Czyściec, moi drodzy, jest bowiem owocem Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia zarazem. Jest to jedna z prawd naszej wiary, tak dawno odrzucona przez heretyków, schizmatyków, a dziś coraz częściej także negowana przez jakże wielu katolików, ba, jakże wielu hierarchów. Czyściec jest owocem Bożej sprawiedliwości, gdyż Pan Bóg nie pozwoli, aby choćby najmniejsza przewina wobec Niego pozostała nieodpokutowana. Czyściec jest także owocem Bożego miłosierdzia, gdyż gdyby nie miłosierdzie, to co nam splamionym grzechem pozostałoby innego niż piekło? O istnieniu czyśćca mówi nam wiele dowodów i najważniejszym z nich wcale nie są te jakże liczne przecież spotkania wielu świętych i świątobliwych osób, na przykład świętego ojca Pio, świętej Katarzyny z Genui, Marissimy i wielu, wielu innych z duszami czyśćcowymi. Nie. Dowodem na istnienie czyśćca, dowodem o wiele ważniejszym i silniejszym jest stałe przekonanie Kościoła, nieodmienne od jego początków, którego najcenniejszym wyrazem jest właśnie msza święta żałobna. Z wszystkimi swoimi modlitwami, z wszystkimi swoimi gestami, tak odmienna przecież od codziennej mszy świętej, msza święta, której głębie, w jej szczególnym, pokutnym, żałobnym charakterze moglibyśmy godzinami rozważać. Ale także i wielcy święci, jak choćby wielki święty Augustyn, już w IV wieku nawoływali wiernych w swych pismach i w swoich kazaniach do modlitwy i ofiar za dusze wiernych zmarłych. Kościół także nieodmiennie od wielu już wieków nakazuje wszystkim kapłanom modlić się 7 razy w ciągu dnia za dusze wiernych zmarłych po każdej godzinie kanonicznej pacierzy kapłańskich.
Dlaczego? Właśnie dlatego, że Kościół ma to stałe przekonanie o istnieniu czyśćca i właśnie dlatego Kościół wie, jaka jest istota czyśćca i jak okrutna jest rzeczywistość, w której znajdują się dusze czyśćcowe. Kościół przypomina nam bowiem i w sposób szczególny, raz do roku, właśnie w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, iż cierpienie naszych bliskich często nie kończy się wcale wraz z ustaniem ich doczesnego cierpienia, wywołanego przez tę czy inną ciężką chorobę, kiedy wreszcie oddadzą duszę Panu Bogu. Nie. Każdy z nas, każdy chrześcijanin umierający w stanie łaski uświęcającej będzie musiał jeszcze wypłacić się do ostatniego grosza ze wszystkich swoich długów wobec Bożej sprawiedliwości, zanim będzie mógł oglądać twarzą twarz Pana Boga. Owszem, grzechy dusz czyśćcowych są im odpuszczone. Gdyby tak nie było, trafiłyby niezwłocznie do piekła. Umarły w stanie łaski. Ale oprócz grzechów odpuszczone muszą zostać im także kary. Tak jak wybita sąsiadowi szyba musi zostać jeszcze wprawiona ponownie w okno, nawet jeżeli sąsiad wielkodusznie nam przebaczy. Wymaga tego bowiem sprawiedliwość. I Pan Bóg, będący samą sprawiedliwością, także w tym wypadku nie chce zawiesić swoich praw. Moi drodzy, naszym zmarłym w ich wypłacaniu się wobec Pana Boga w żaden sposób nie mogą pomóc zniczy, choćby poświęcony. W żaden sposób nie pomogą im kwiaty, w żaden sposób nie pomogą im choćby najpiękniejsze pomniki na ich grobach. Nie. Wszystko to służy, jak mówi święty Augustyn, raczej nam, żyjącym, niż duszą naszych drogich zmarłych. Brud niedoskonałości, każda najmniejsza skaza, która jeszcze widnieje na duszach naszych drogich zmarłych, nie pozwala im zbliżyć się do Pana Boga. One same w żaden sposób tego nie chcą. Wiedzą, że w ich stanie nie mogą pojawić się przed majestatem Bożym. Nie jest to zatem żaden przymus, który zostaje im nałożony. Nie. One same chcą tego oczyszczenia. Oczyszczenia, które mogą zdobyć tylko przez cierpienie. I jak uczy nas Kościół Święty nieodmiennie od wieków swoim donośnym głosem, głosem swoich świętych, są to cierpienia niewypowiedziane. Są to cierpienia potworne. Dusze w czyśćcu karane są dwojako. Najpierw tą najsroższą być może karą oddalenia od Pana Boga. Po drugie, dusze w czyśćcu karane są karami zmysłowymi. Bólu, smutku, niepokoju, palącego ognia. Cierpienia te są niewymowne i równe cierpieniom piekielnym, z tą tylko różnicą, że dusze w czyśćcu pewne są swego zbawienia. Przepełnione są niewyobrażalnym szczęściem mimo tych cierpień i wiedzą, że ich cierpienia niegdyś w przeciwieństwie do dusz potępionych ulegną, ustaną i zakończą się. Najkrótsza chwila cierpień w czyśćcu, jak mówią święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, święty Bonaventura, nie może się równać choćby z największymi, najdłuższymi, najcięższymi cierpieniami, jakie przyjdzie nam w naszym życiu znosić tu na ziemi. Jako zatem, że sąd nad duszami czyśćcowymi już się odbył, pozostaje jedna jeszcze konsekwencja, która tak bardzo utrudnia los tych dusz. Otóż dusze te cierpią, ale niestety, jako że los ich właśnie jest już przesądzony, w żaden sposób nie mogą zbierać zasług płynących z tych cierpień. Ich cierpienia nie wpłyną już niestety w żaden sposób na wzrost ich chwały w niebie. W przeciwieństwie do naszych cierpień, naszych trudów i ofiar tu na ziemi, o ile mężnie znosimy je w stanie łaski uświęcającej. To być może właśnie największy dramat dusz naszych drogich zmarłych. Dusze te, jako że nie je zasługują w żaden sposób, nie mogą pomóc sobie same.
cierpią, przelewają łzy i wiedzą, że w żaden sposób nie wpłynie to na ich przyszły los. One tylko i wyłącznie odpłacają Panu Bogu dług, który wobec Niego zaciągnęły. Czy zatem ta straszna sytuacja, w której znajdują się dusze naszych drogich zmarłych, nie powinna pobudzać nas do współczucia? Czy nie pobudza nas ona do choćby najmniejszego odruchu litości? Moi drodzy, Pan nasz Jezus Chrystus pewnego razu w Jerozolimie spotkał nad brzegiem sadzawki owczej sparaliżowanego od 38 lat człowieka. Jakże strasznie musiał on wyglądać. Sponiewierany chorobą, wynędzniały, jakże przerażające musiało być jego oblicze. Opuszczony, niezauważony przez nikogo, mimo że otaczały go tłumy, potrącany, zapomniany. A tymczasem wcale nie był on dotknięty nieuleczalną chorobą. Nie trzeba było szukać wcale cudownego leku dla jego bolączek. Nie trzeba było sprowadzać lekarzy z drugiego końca świata. Nie. Mógł pozbyć się swoich cierpień w bardzo łatwy sposób. Wystarczyło tylko, aby został sprowadzony do sadzawki w momencie, kiedy anioł poruszy jej wodami, tak jak to zwykł czynić wielokrotnie. W mieście tak ludnym jak Jerozolima sprzed 2000 lat nie znalazł się nikt, kto by mu pomógł. 38 lat cierpień bez naprawdę większej konieczności. Moi drodzy, czy historia owego sparaliżowanego, leżącego u brzegu sadzawki nie przypomina nam właśnie losu dusz czyśćcowych? Bo i one przecież leżą nad nie tyle sadzawką, co brzegiem oceanu, niewyczerpanego oceanu krwi Chrystusowej, w którym jest przecież miejsce dla każdego. Krwi Chrystusowej, która ich ciężki los mogłaby złagodzić. Czy mieszkańcy Jerozolimy w tej jakże przykrej historii nie przypominają z kolei nas samych? Pochowaliśmy być może naszego ojca, naszą matkę, brata, naszych przyjaciół i raz umarłych wielokrotnie skazujemy na powtórną śmierć. Śmierć zapomnienia. Tyle razy, sami szukając raczej niskich przyjemności, oddając się nędznym, przemijającym radościom i zapominając o naszym nieustannym obowiązku wdzięczności wobec tych wszystkich dusz, którym tak wiele zawdzięczamy. I czy uzmysławiamy sobie być może jeszcze jedną przerażającą prawdę, że to przecież my sami wielokrotnie przyczyniliśmy się do tego, że nasi bliscy znaleźli się w czyśćcu. Jak to? Ano tak to. Czyż to nie ja skazałem moją matkę, mojego ojca, przyjaciela na niewymowne kary? Czy to nie przeze mnie moi bliscy paloni są w tym nieustannym ogniu czyśćcowym? Tak, dusze czyśćcowe, moi drodzy, cierpią także z naszego powodu. Te wszystkie okrutne, niewymowne kary. Jak? Ano tak, matka, ponieważ była być może zbyt pobłażliwa dla wybryków młodości swoich dojrzewających dzieci. Ojciec, gdyż był niewierny i nie miał czasu dla dzieci, które miał obowiązek przecież wychowywać. Oblubienica, żona, gdyż zwróciła całe swoje serce tylko w stronę męża, a tymczasem serce to należało przede wszystkim do Pana Boga. Przyjaciel, gdyż był wspólnikiem nieuczciwości swojego przyjaciela, ani razu nie próbując zaprzestać temu złu, którego ten w swoim życiu się dopuszczał. Przyczyniliśmy się zatem do tego, iż nasi bliscy cierpią, moi drodzy, a teraz zostawiamy ich wielokrotnie samych. Niech sobie radzą, niech palą się w ogniu czyśćcowym. Moi drodzy, tylko zwyrodniały okrutnik mógłby pozostać głuchy na ich jęki i ich cierpienia. Jaka zatem płynie z dzisiejszego dnia dla nas lekcja? Moi drodzy, trojaka. Dusze leżące te nad brzegiem oceanu krwi zbawicielowej mogą bardzo łatwo zostać w tymże przynoszącym im ulgę oceanie zanurzone.
W jaki sposób? Poprzez naszą modlitwę, poprzez nasze zamawianie mszy świętych za dusze wiernych zmarłych, wreszcie przez zbieranie odpustów, odpustów zupełnych, które praktycznie każdego dnia możemy zdobywać, a w tych najbliższych dniach w tak łatwy sposób, nawiedzając cmentarz, odmawiając kilka prostych modlitw i spełniając inne warunki. Wszystko to na wyciągnięcie ręki. Po drugie, zdając sobie sprawę z grozy sytuacji dusz czyśćcowych, sami wykorzystajmy dobrze dany nam tutaj na ziemi czas i spłacajmy nasze długi, jakie zaciągnęliśmy wobec Pana Boga naszymi grzechami, poprzez najróżniejsze ofiary, pokuty, umartwienia, modlitwy, tak, aby przez nasze zasługujące jeszcze tutaj na ziemi móc uniknąć cierpień czyśćcowych. Wreszcie, nie bójmy się przy tym prosić dusz czyśćcowych o pomoc i wstawiennictwo. Jak uczy nas Kościół Święty wyraźnie od kilku wieków głosem swoich licznych świętych. Dusze naszych drogich zmarłych, mimo swoich niewypowiedzianych cierpień w czyśćcu, są już zbawione. Są przyjaciółmi Boga i nic nie może już tej przyjaźni umniejszyć, nic nie może już jej przerwać. Jakże wdzięczni będą się one nam wypłacały, kiedy za naszą przyczyną zostaną one wybawione z mąk czyśćcowych. Zakończmy słowami dzisiejszego ofertorium. Panie Jezu Chryste, Królu chwały, zachowaj duszę wszystkich wiernych zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści. Wybaw je z lwiej paszczęki. Niech ich nie pochłonie piekło, niech nie wpadają w ciemności, lecz chorąży święty Michał niech je stawi w światłości świętej, którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Składamy Ci, Panie, ofiary i modły pochwalne, a Ty je przyjmij za te dusze, które dzisiaj wspominamy. Spraw, o Panie, niech przejdą ze śmierci do życia, które niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.